Pamiętnik z II wojny światowej żołnierza Armii Krajowej z Szafranka. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Stanisław Szafranek miał 21 lat. Pierwsza myśl, żeby iść do wojska i bronić ojczyzny. Kilka dni później z Lublina jedzie do Warszawy, by bronić stolicy. Tam oswaja się ze śmiercią, która staje się czymś naturalnym. Staliśmy do studni takiej. To była kolejka do wody. Bomba trafiła, zabiła kilka osób, to myśmy dołączyli, żeby szybciej wodę dostać. Było to już normalne. Po kapitulacji Warszawy wraca do Lublina. Szliśmy polami, bo trasy główne były przejeżdżane przez Niemców. W drodze śpi u rolnika, z głodu je cebulę. Znaleźliśmy w wieńcach cebulę, to tak jak jabłko, kilka się zjadło. Podczas podróży chleb miał w ustach tylko raz. Raz tylko jadłem chleb przez 10 dni w drodze z Warszawy do Lublina. Jedna z gospodyń napotkanych mówi, że jeszcze ma trochę mąki. Jak chcecie poczekać, to ja wam upiekę chleb. Zostaliśmy podzieleni po kromce i tyle było chleba na całe 10 dni. Po powrocie do Lublina walczy w partyzantce, jako Kolka. W walce z okupantem zostaje ranny. Każdy sobie obrał pseudonim. Ja miałem Kolka. 24 lipca 1944 roku zostałem przestrzelony ramię i policzek. I wtedy upadła mi ręka, nie mogłem korzystać z karabinu. Po powrocie do zdrowia walczy do końca wojny. Po kapitulacji Niemiec ściga go bezpieka. W upalny letni dzień trafia do więzienia na zamku w Lublinie. Traktowali mnie jak szmaty. Bili, deptali po piersi. A byli to Polacy i to bolało. I do dzisiaj boli. Trudno było to przeżyć, że Polak Polaka bił i mordował. Mimo tylu doświadczeń i wylanej krwi nie żałuję. Jestem przekonany, że warto było poświęcać się dla przyszłego pokolenia. Żeby już tego nie mieli, co my. Karol Kosiorowski, Onet.